Nigdy nie podejmowałem się odpowiedzi na to pytanie i nie odpowiem na nie w sposób taki, jakiego pan ode mnie oczekuje, czyli jednoznaczny, bo to jest tak jakby powiedzieć, czy jedno dziecko kocha się bardziej od drugiego tak naprawdę. Trudno to oceniać. Każda rola jest inna i z każdą wiążą się trochę inne emocje, trochę inny czas w życiu człowieka, więc tak naprawdę do każdej z tych ról, którą miałem okazję zagrać, mam bardzo osobisty stosunek, niezależnie od tego, jaka ona była. Więc nie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie udzielić z całą stanowczością. Dawno temu, jak przyjechałem do domu po roli w psach, to zacząłem trochę mocniej kląć. Tak, żona moja zauważyła, że tak było. Natomiast jak pan widzi, ja nie przyjechałem tutaj do was w koloradce. I jestem daleki od tego, żeby myśleć o sobie jako o kimś, kto po roli na przykład ojca Mateusza jest osobą obdarzoną jakąś zupełnie wyjątkową duchowością i że w tej chwili będę jako kaznodzieja, jeżeli ja występował przed kimkolwiek. Broń Boże, to jest mój zawód. To jest mój zawód. Od zawsze to tak traktowałem. Starałem się zawsze, żeby pewien dystans do tego zachowywać. Nawet jak człowiek wchodzi emocjonalnie bardzo w jakąś rolę, to musi jednak zostawiać sobie ten margines. I musi przychodzić taki moment, kiedy otwiera się drzwi do domu i na wycieraczce albo poza nią zostaje rola. A w domu jest się tylko sobą. Nie można tych dwóch światów łączyć, bo to jest niezdrowe. Po prostu to jest niezdrowe i nie można uwierzyć nagle w to, że jest się lekarzem, policjantem, bandytą albo księdzem. Nie, no tak nie jest. Współpraca z Michałem układa się wzorcowo, dlatego że Michał jest człowiekiem niezwykle sumiennym i takim bardzo uczciwym w tym, co robi. I wszystko robił na 100, a może i ponad 100%, wszystko co chciał robić i co musiał robić. W związku z tym, że to jest jeszcze człowiek niezwykle zdolny, no to i taki bardzo oddający ciepło i emocje, no to też dzięki temu mieliśmy jakby szansę troszkę fajniej w tych emocjach się poruszać i jakby mieć taką... To zawsze jest tak, że jak się oddaje pewną energię koledze na planie, tak? To ona albo wraca, albo trafia w pustkę. To tak jest. Jak w interakcji z drugim człowiekiem w rozmowie. Albo ta rozmowa się klei, albo się nie klei. Z Michałem zawsze się kleiło. My doszliśmy do takiego momentu, kiedy osoby, które dorobiły się jakiejś twarzy w wizerunku publicznego, takie osoby są proszone o to, żeby swoim wizerunkiem wspierać czy to produkt, czy to firmę, czy to ideę jakąś. A przy tym jeżeli mogą z tego czerpać profity finansowe, to też to jest jakaś korzyść obustronna. To na świecie istnieje od wielu lat. My do tego nie byliśmy przyzwyczajeni. Ja pamiętam udział naszych kolegów, choćby Krzysia Kolbergera, nie żyjącego już niestety w 90-tych latach, na początku w reklamie pewnego banku. To w środowisku spowodowało ogromne wzburzenie i wszyscy mówili, że to jest absolutny blamasz, kompletna paranoja i że takich rzeczy robić nie powinno się. Natomiast kilka lat później Janusz Gajer zreklamował jedną z firm, która produkuje kawę, czyli kawę. Marek Kondrat od wielu lat jest twarzą pewnego banku. To się stało jakby pewnym elementem codzienności i nie należy z tym walczyć. Nie należy z tym walczyć, bo to jest jakby takie przedłużenie tego, co robimy w zawodzie. Nie jesteśmy wtedy postacią fikcyjną na ogół, tylko jesteśmy sobą, jesteśmy aktorem, piosenkarzem, nie wiem, kimś, kto wykonuje jakiś zawód publiczny, kimś, kto staje się twarzą jakiejś marki, jakiegoś produktu i staje się tym ambasadorem tej marki czy produktu, który reklamuje.